Arek, witam cię w GKS Katowice. Jesteś zawodnikiem, który pierwszą ligę zna, jak własną kieszeń w barwach kilku zespołów rozegrałeś ponad 60 spotkań. Debiutowałeś również w Ekstraklasie w, ekstra w barwach Zagłębia Sosnowiec. Powiedz, czy to doświadczenie zebrane na boiskach pierwszej ligi i Ekstraklasy zaprocentuje tutaj w GKS Katowice i pomożesz w utrzymaniu pierwszej ligi dla Katowic? Takie mam nadzieję i z takim założeniem tutaj przychodzę i mogę obiecać wszystkim sympatykom i kibicom. To, że, że poświęcę się dla tego klubu i zrobię wszystko, żeby, żeby na koniec sezonu cieszyć się ze, wcześniejszych, ze wcześniej założonych sobie celi. Powiedz mi, trenera GKS-u Katowice, znasz jeszcze z pracy w Zagłębiu w Sosnowiec, czy ten fakt pomoże ci i przyspieszy aklimatyzację w barwach GKS-u Katowice? Myślę, że tak, znam trenera bardzo dobrze, jest to mega profesjonalista i taką mam nadzieję, że po prostu, że dzięki trenerowi szybciej zaaklimatyzuje się w szatni, ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Także kilku chłopaków w szatni znam, także nie, nie obawiam się tego. Powiedz mi, bo ty przygotowanie rozpocząłeś trochę wcześniej w zespole ekstraklasowym. Czy czujesz się gotowy? Czy dla ciebie liga mogłaby już teraz startować? Czy fakt, że te przygotowania potrwają w pierwszej lidze troszeczkę dłużej, jeszcze ci pomoże lepiej przygotować się do rozgrywek? Myślę, że jestem już gotowy, aczkolwiek pierwszy raz w życiu myślę, że nie zaszkodzi mi drugi okres przygotowawczy i wyjdzie mi to na dobre i tak jak mówię, razem z Gieksą wspólnie osiągniemy swój cel. Eee, trener Dariusz Dudek zwracał uwagę jesienią, że brakuje mu stoperów, takich klasycznych, nominalnych e, i że to był jakiś problem GKS-u Katowice. Teraz w składzie mamy czterech takich zawodników, bo poza Tobą jest jeszcze Radek Dejmek, jest Rafał Remisz, Kuba Wawrzyniak, który gra na tej pozycji. E, nie boisz się tej rywalizacji? Czujesz, że możesz wywalczyć miejsce w podstawowym składzie? Myślę, że jak najbardziej w zespole rywalizacja jest potrzebna i, i myślę, że też z tego względu tutaj pojawiła się moja postać, i, ale jestem gotowy na. Wyzwania, jestem ambitnym człowiekiem. Mam nadzieję, że, że wywalczę sobie ten skład. A jeżeli nawet nie, to, to najważniejsze będzie to, żeby, tak jak, za, tak jak wspomniałem przed chwilą, utrzymała się w tej lidze, a w przyszłych, najbliższych sezonach, wiadomo, że do, dopięła swego i, i gdzieś tam poszła i spełniła swoje marzenia. I tego Ci życzę. Dzięki wielkie. Dzięki.